tutaj takie stu groszy za nic. No i właśnie. Zamiar obrady 58 sesji Rady Miasta Sejmu po przerwie. Proszę o odczytanie protokołu z kontroli. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 lipca 2018 roku w Urzędzie Miasta Sejmu. W komisji uczestniczyły trzy osoby: Węczy, Dzidzikowski, Dzieniesiewicz oraz Szepijewski, Kimszel i Arkadiusz Nowacki. Tematem posiedzenia było zbadanie całej dokumentacji między inwestorem budowy stoczni w Sejmach a burmistrzem miasta Sejmie odwrotnie od chwili podpisania listu intencyjnego do dnia dzisiejszego. Dokumentacja, jaka była przedstawiona, list intencyjny z 29 września 2016 roku, operat szacunkowy, uchwała Rady Miasta 35/163/16 z 29 grudnia 2016 roku dotycząca wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu działki oznaczonej ewidencyjnie numer 466 i 481/2 przy ulicy Maklewskiego w Sejmach. Uzasadnienie: wydzierżawienie do tej uchwały, wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym. Następna uchwała numer 24/103/16 z 25 kwietnia 2016 roku Rady Miasta w sprawie rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w terenie miasta Sejny. Następna uchwała numer 38/197/14 z 2014 roku w sprawie rozszerzenia granic była poprzednia, potem następna my uczyniliśmy. Przewodniczący Mocarski jeszcze podpisywał. Kopia mapy ewidencji gruntów, listowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-przemysłowych, informacje o terenach przeznaczonych do sprzedaży, opis terenu działki 466 i 451/2. Umowa dzierżawy zawarta w dniu 24 listopada 2016 roku. Przy analizie umowy, paragraf 5 punkt 2 umowy, brak jest załącznika do, numer 3 do umowy, to jest protokołu zawczo-odbiorczego wydanej nieruchomości. Punkt 2 mówi, cytuję. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania umowy na podstawie protokołu zawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik numer 3 do umowy. Na zadane pytanie panu burmistrzowi o przedstawienie protokołu zawczo-odbiorczego powiedział, że nic nie wie o takim dokumencie. Paragraf 6 umowy, czyli dzierżawny roczny w wysokości 1587,60 zł plus podatek VAT rocznie. Przed podpisaniem umowy dzierżawy w dniu 24 listopada 2016 roku burmistrz miasta Sejny zarządzeniem numer 24/16 z 21 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych gminy Sejny w punkcie 5 zmienia stawkę opłat za tereny przemysłowe. Zarządzenie numer 24/16 burmistrza miasta Sejny wydane w dniu 8 marca 2016 roku, punkt 5 brzmi: tereny przemysłowe 3,50 za 1 m kwadratowy miesięcznie. W zarządzeniu numer 109/16 z 21 listopada 2016 roku, punkt 5 brzmi: tereny przemysłowe 3,50 za 1 m kwadratowy powyżej 2 hektarów 0,06 zł za 1 metr kwadratowy w stosunku rocznym. Komisja rewizyjna uważa, iż pan burmistrz wiedział, że w dniu 24 listopada 2016 roku podpisze umowę z dzierżawcą, celowo zmienił zarządzenie numer 109/16 z dnia 21 listopada 2016 roku stawkę czynszu dzierżawy, wprowadzając zapis tereny przemysłowe 3,50 za 1 metr kwadratowy miesięcznie, dodając powyżej 2,006 zł za 1 metr kwadratowy w stosunku rocznym. Dostosowując ją do nowego dzierżawcy, komisja uważa, że przez tak ustaloną stawkę uszczuplił dochody miasta i narazi miasto na straty. W chwili głosowania Rady Miasta Sejm nad uchwałą dotyczącą wydzierżawienia gruntów na działkach numer 466 o powierzchni 1,0986 i działki 481/2 o powierzchni 1,35474 razem powierzchnia dzierżawy wynosi 2,6460 ustalony czynsz dzierżawny zarządzeniem numer 24/16 burmistrza miasta Sejny 8 marca 2016 roku wynosił 3,50 za 1 metr kwadratowy w stosunku miesięcznym. Burmistrz jednoosobowo obniżył czynsz dzierżawy do wysokości 0,06 zł za 1 metr kwadratowy w stosunku rocznym. Straty miasta Sejny w ciągu obowiązywania całego okresu dzierżawy wyniosłyby 360 000 razy 92 610
miesiąc to się równa 33 339 600. Obecnie straty miasta Sejny wynoszą stawka za miesiąc 26 160 metrów kwadratowych razy 3,50, 92,610 razy 18 miesięcy daje to kwotę 1 666 980 netto do czasu rozwiązania umowy. Tak ustalona stawka czynszu dzierżawy przez burmistrza miasta Sejny wskazuje na nierówne traktowanie innych przedsiębiorców, a przede wszystkim małych przedsiębiorców lokalnych. Przedsiębiorcy lokalni płacą czynsz dzierżawy 3,50 za 1 metr kwadratowy w stosunku miesięcznym. Natomiast przedsiębiorca wydzierżawiający ponad 2 hektary płaci 0,06 zł za 1 metr kwadratowy w stosunku rocznym. Ponadto w otrzymanych dokumentach przy kontroli wpłat przedstawiono dowód wpłaty czynszu dzierżawy, natomiast nie było dowodu wpłaty podatków nieruchomości. Podpisanie umowy z paragrafu 6 punkt 4 wynika, że dzierżawca podatek od nieruchomości będzie opłacał na podstawie odrębnych przepisów. Pismo do burmistrza od dzierżawcy Norla z dnia 9 maja 2018 roku. Treść. Z uwagi na brak postępu w wykonywaniu ustawień zawartych w obecności urbanisty w dniu 17 maja 2017 roku niniejszym wypowiadam umowę dzierżawy działek numer 466 i 481 na 2 z dnia 24 listopada 2016 roku. Przy piśmie upewniającym brak jest wpisu numeru dziennika, daty, kiedy pismo wpłynęło, jest dołączona przez burmistrza miasta Sejny jak wyjęta koperta. Pan burmistrz wyjaśnił, że pismo zostało mu doręczone osobiście. Na pytanie, do jakiego działu przekazał pismo, nie umiał wyjaśnić. Ponieważ przyczyną wypowiedzenia umowy dzierżawy jest, cytuję, brak postępu w wykonywaniu ustaleń zawartych w obecności urbanisty, w dniu 17 maja 2017 roku członkowie komisji rewizyjnej poprosili burmistrza o przedstawienie protokołu ze spotkania z dnia 17 maja 2017 roku, jakie to ustalenia zawarły na tym spotkaniu. Pan burmistrz odpowiedział, że nie ma sporządzonego protokołu ze spotkania i nie ma na piśmie żadnych ustaleń. Były to ustalenia ustne. Przy spotkaniu dzierżawcy z burmistrzem dotyczącej podpisanej umowy dzierżawy dokonywane są ustalenia i sporządza się protokół z ustaleń. Komisja uważa, że jest to błąd i niedopatrzenie burmistrza miasta Sejny, ponieważ teraz, kiedy przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak postępu w realizacji ustaleń, tak naprawdę do jakich konkretnych przyczyn odwołuje się dzierżawca, wypowiadając umowę, zawarta w wypowiedzeniu przyczyna jest ogólnikowa, nie opłata na żadnych konkretnych przykładach braku wykonywania ustaleń. Burmistrz miasta Sejny, pismo z dnia 17 maja 2018 roku do pana Arkadiusza Jurkiewicza, Notla Augustów. Treść. W celu przedstawienia propozycji miasta Sejny kompensujących niedogodności związane z opóźnieniem inwestycji na terenie działek nr 466 i 480 na 2 w obrębie Sejny. Burmistrz prosi o rozważenie wycofania wypowiedzenia umowy dzierżawy działek o numerze ewidencyjnym 466 i 481 na 2 obręb Sejny. Wypis i wyrys z rejestru gruntów istnieje opis operat szacunkowy posiadający wartę środkową nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie miasta Sejny oznaczonych w obecnie jako działek 466 i 481 na 2 stanowiących własność mienia komunalnego miasta Sejny z 21 października 2016 roku. Załączniki, załącznik nr 1, 2 i 3, wnioski komisji rewizyjnej. W związku z niekorzystną dla miasta Sejny zmianą przez burmistrza miasta Sejny stawek czynszu dzierżawy nieruchomości, komisja rewizyjna uważa, iż istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta Sejny dotyczącego przekroczenia uprawnień, narażenia miasta na straty ogromnej wielkości, mający wpływ na kondycję finansową miasta Sejny. W związku z powyższym komisja rewizyjna wnioskuje o uwiadomienie o powyższych przedsięwzięciach podjętych przez burmistrza, Regionalną Izbę Obrachunkową, Wojewodę, Prokuraturę. Wnioskuję przedstawienie przez burmistrza miasta Sejny dokumentów potwierdzających naliczenie podatku od nieruchomości wraz z dowodami wpłaty naliczonego podatku Radzie Miasta Sejny najbliższej sesji Rady Miasta. Na tym protokół zakończono. Podpis komisji przewodniczącej burmistrza. Już mogę prostować po kolei. 25 lipca nie odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Zaproszenia były sformułowane na kontrolę. Nie wiem, dlaczego Państwo, proszę nie przybywać. W momencie, kiedy Państwo przedstawiacie dokument, który powinien zostać zweryfikowany w ramach zwykłego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, nie wiem, dlaczego Państwo cały czas próbujecie unikać wykonywania prawa w mieście Sejny i zasad, które ustaliła sama Rada Miasta. To, co Państwo przedstawiliście, nie tylko ja mam ten powód, ale prokurator rejonowy również, jest posiedzeniem, jest protokołem posiedzenia kontrolnego. Chciałbym się odnieść do punktu, który nie miałem szansy do tego paszkwila się w żaden sposób odnieść. Ja zawarte w nim, proszę nie przerywać, a zawarte w nim dane są nieprawdziwe.
Cytuję. Na pytanie, do jakiego działu przekazał pismo, nie umiał wyjaśnić, ponieważ przyczyną mowy dzierżawy jest, cytuję, brak postępu wykonywania ustaleń zawartych w obecności urbanisty w dniu 17 maja 2017 roku. Członkowie Komisji Rewizyjnej poprosili burmistrza o przedstawienie protokołu ze spotkania z dnia 17 maja 2017 roku. Jakie to ustalenia zapadły na tym spotkaniu? Pan burmistrz odpowiedział, nie poznaje swoich słów, iż nie ma sporządzonego protokołu ze spotkania i nie ma na piśmie żadnych ustaleń, były za to ustalenia ustne. Szanowni Państwo, ja nie wiem, czy Państwo, bo każdy z radnych dostał tą mapkę i to jest przebieg naszych ustaleń z urbanistą w dniu 17. No, jest na piśmie, jest w obecności. Pani urbanistka sporządziła ten dokument i ma chyba tyle odwagi, żeby potwierdzić. Każdy z radnych to dostał. Nieprawdą jest, że nie była sporządzona notka w tej formie. Zaczynając od tego, że się nie odbyła komisja rewizyjna, przeczytanym Państwo, podejmuje tak samo jak wszystkie inne komisje decyzje w głosowaniu, a na mocy konstytucji wszystkie spotkania komisji i rady są jawne, Szanowni Państwo. Jakim cudem w dniu 25 nagle zdarzył się cud i komisja, na która była zaproszenia na kontrolę, stała się już nagle komisją? Nie wiem. Nie wiem też, jak szanowna komisja, w jakim dniu w głosowaniu uznała to czy tamto. Nie wiem, na jakiej podstawie wszystko, co mówiłem, zostało wyrzucone z tego tekstu i wrzucone te wasze brednie. Tylko tyle. Dobra, dziękuję bardzo. Ja chciałbym świadkiem był pan Czarnek z kontroli, mógł pan na bieżąco wyjaśniać, ale chciałbym przeczytać zasady, tryb i działania, zasady i tryb działania komisji rewizyjnej w punkcie w paragrafie 10. W razie, gdy na dowolnym etapie procedury kontrolnej, zaistnieje pośród członków zespołu kontrolującego lub komisji rewizyjnej podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w jednostce kontrolowanej, przewodniczący komisji rewizyjnej niezwłocznie powiadamia o tym burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miasta Sejmu, który po zebraniu dowodów przez zespół kontrolny lub komisję rewizyjną przedstawia sprawę na najbliższej sesji celem rozstrzygnięcia o przekazaniu tej sprawy właściwym organom ścigania. Także tu jest zgodnie z regulaminem zasady tryb i działania. Nie jest. Z tego powodu. Także proszę nie przeszkadzać. Z tego powodu nie jest. Państwo. Na każdym etapie, także nawet chciałbym dodać, proszę nie przeszkadzać. Na każdym etapie, żeby nawet to było podczas kontroli, każdy obywatel ma prawo złożyć przestępstwo na 33 miliony. Proszę i zgłosić. No właśnie. Ja już to zrobiłem. Te Państwa wyprosiny. W dniu 23 sierpnia trafiły do prokuratury. Chciałbym zacytować, że 1 666 000 czynszu należało się nam, jak głosowaliśmy za wydzierżawieniem tego gruntu, a dostaliśmy 1500 zł. Także tutaj nie rozstrzyga prokuratura, sąd i inne sprawy. Nie da się skazać miasta za na układy, które pan poczynił. Oczywiście, że tak. A powiem wam jeszcze jedną rzecz, że jeżeli ten przedsiębiorca byłby uczciwy, miał uczciwe zamiary, to do końca 30 lat by nie zapłacił 33 milionów. On by tej ziemi miał za darmo. Żeby był uczciwy, to za te pieniądze powinien robić za wszelką cenę. Takich darowizn nawet najbogatsze samorządy robią. To jest coś niesamowitego. To, co pan zrobił, to... Pana głupota jest że rzeczy, które pan opowiada, ma się nie mają się I teraz zgodnie z regulaminem, na który się powołuje, chciałbym znać stanowisko. Ja chciałbym, bo wszystkie komisje, na komisji budżetu było głosowanie, zaopiniowała pozytywnie, odgłoszenie tak, jak wnioskowała komisja rewizyjna. Także chciałbym przystąpić do głosowania obsługi prawnej, kto jest ja za protokół pokontrolny, w jakim trybie powinien być procedowany dalej. Dlaczego Państwo wprowadzacie celowo do obrotu? A sesja jest jeszcze październik. Wpłynęło 22. Trzeba było każdy radny, każdy funkcjonariusz. Pan mówi pisać pisma, a tu akurat nie wiem, dlaczego pan nie odpisał. Droga pani, korespondencję ze mną. Ten dlaczego dokument pan nie powinien funkcjonować. Nie jestem wilkiem, żeby pana zjadła czy coś. Proszę, trzeba było się odwołać. Ja
pana takie coś ustala, tylko... to bym od razu do pana napisała pismo. To są brednie, zrobione w nie styl... Niestety niezgodnie z prawem. Nie miałem żadnej szansy. Na każdym etapie. Zacytowałem pana na każdym etapie. W samym pierwszego dnia. Bzdury. Dwa miesiące czekaliśmy i pani nic nie mówiła, że po prostu pomyślał, że panu tak mówi. Czy moglibyśmy się zapoznać ze statutem, co mówi o tym wystąpieniu pokontrolnym? Co się dzieje? Przeczytałem panu ze statutem. Czy zapłacę, a co panu minął? Co panu minął? Przeczyta to, że panu. Co powinno się stać z tym dokumentem, jeżeli jest tym, co napisała prokuratura? Dobra, czyli wystąpienie po kontroli. My nie wiemy, co pan składa, bo nie wyrządzi. Proszę, zbyt do głosowania, kto jest za skierowaniem zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej do organu ścigania i wojewody i do Regionalnej Izby Rachunkowej. Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A ile kościół, przepraszam bardzo. Czyli państwo twierdzą, że 25 lipca. Już ten temat jest zamknięty. Musiałeś w tej sali powiedzieć. Tego komisja. Pani z Rady Białorusi. Pani z Rady Białorusi. Jeszcze pani z Rady Białorusi. Pani zależy się ze słowa. Tylko są wyższe. Pan jeszcze mam obowiązek, poczekajcie chwilę, bo jeszcze mam obowiązek uchwałę z RIO. Uchwała z RIO 320/25/18 uchwala opiniuje pozytywnie przedłożoną przez burmistrza miasta Sejm informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2018. Jeszcze mam ogłoszenie Miejskiej Komisji w Wodzie w Sejnach o wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Sejm. Zostały wybrane 15 osób do Młodzieżowej Rady Miasta. Patrycja Damska, Dariusz Pieczulis, Dariusz Wołyniec, Edyta Marcinkiewicz, Damian Leoncik, Mateusz Dytman, Zuzanna Zajko, Jakub Staszkielunas, Mateusz Matulewicz, Michał Jakimowicz, Gabriela Linkiewicz, Julia Tur, Adam Andrzejczyk, Aleksandria Drogialis, Klaudia Krakowska. Jeszcze odpowiedzi, już może nie będę czytał. Jeszcze szereg odpowiedzi burmistrza miasta, ale proszę. Ja jeszcze jedno pytanie, bo tutaj właśnie się dowiedziałem o tej komisji rewizyjnej. Czy pan burmistrz będzie umiał mi to odpowiedzieć, czy jest więcej przedsiębiorców, dzierżawców, którzy posiadają ponad 2 hektary działki? Nie posiadają, a tutaj gdyby państwo normalnie realizowali swoje zadania komisji rewizyjnej, czego nie robicie od bardzo dawna, właściwie ciężko znaleźć normalnie przeprowadzoną komisję rewizyjną w naszym mieście. I to jest jedna z przyczyn, bo nasze miasto jest zadłużone od wielu lat. To potwierdzone wielu postępowania. Więc gdybyście państwo normalnie to procedowali, to byście znali okoliczności przedmiotowej tej sprawy. Nie ma protokołu wydania, ponieważ przedsiębiorca nigdy na te działki nie wszedł, ale płaci. Jak ma być protokół oddania? Jak wybudować tam cokolwiek i protokołować, szanowni państwo, jeżeli było od początku świata wiadomo, czy trzeba tą... Najpierw nie pozwoliliście normalnie w przetargu, który jest jedynym uczciwym sposobem na to, żeby wyłonić nabywcę na te grunty. Bardzo szybko się zweryfikowało. Przyjęliście taką metodę, że nie sprzedajemy, dotarliście do tego, że jakaś dzierżawa, ale z drugiej strony niemożliwa była ta inwestycja ze względu na tą drogę. Ustawka nie wyszła. Zrobiliśmy. Panie Żywiński, rzeczywiście spotkamy się w sądzie. Ustawka, że zobaczymy, czy pana... Aby trzeba łączyć początki i wrócą do pana. Nie, to dobrze. I zobaczymy. Mieliśmy zrobić drogę, zmieniliśmy plan regeneracji przestrzennego i państwo nie przesunęliście pieniędzy na zakup drogi, czym nie wypełniliśmy. A może pan nie mieliśmy wydawać, nie zapomniał pan o tym. Każdy z radnych otrzymał ustalenia z maja, na których nas po tym, jak się spotkaliśmy. Panie burmistrzu, kolejny raz pan kłamie. Bo my przeznaczyliśmy pieniądze na drogę. Nie pamięta pan tego? Na różnych sesjach byliśmy. Może protokół trzeba przeczytać, pamięć odświeżyć. Tak, odświeżyć. Przegłosowaliśmy na drogę? Było przegłosowane.
Wszyscy inni faktu kłamią, tylko pan mówi, że nie prawda. Proszę, panie, panie burmistrzu, ja bym chciał podsumować. Ostatnia nasza sesja, widzi pan, wyszło jednak na to, że ci radni nie są tacy durni. No niestety wyszło. Że nie są tacy durni, jak pan nas uważał. Od początku szczęśliwi. Słuchaj, szczęśliwi, panie. A ja twierdzę, że jest inaczej. Sąd rozstrzygnie. Tak, rozstrzygnie. Taki smutny akcent. Taki smutny. Może doczekamy się nowej rady, która będzie przestrzegała. Mam nadzieję, że komisje. Mam nadzieję, że nigdy w życiu takiej relacji Rada Miasta Burmistrz nigdy w życiu nie będzie, że będzie normalny włożony. Może przede wszystkim nie będzie ludzi z Polski. I ludzie nie kulturalni też będą. Chciałbym tylko dodać, że 29 radnych robimy spotkanie tutaj w Urzędzie Miasta o 16 godzinie. Zakończenie takie spotkanie pożegnalne. Nie chciałbym wchodzić w politykę, ale jestem obywatelem tego miasta, mieszkańcem i boli mnie teraz, że w ogóle taka atmosfera jest na sesji, tej na sesji, czasami na innych spływałem. Rzadko bywałem i jest to w jakiś sposób ta kadencja przez... Ja nie wchodzę tutaj już, kto jest bardziej winny, czy nie, w jakim sensie jest trochę zmarnowany. Ale panie burmistrzu, ja muszę panu powiedzieć, ja nie mogę odejść z tego miejsca, że nie spotkałem się, byłem w wielu samorządach, w życiu nie spotkałem się, żeby burmistrz oceniał radę. Nie mam zadania burmistrza oceny rady. Pan może sobie rozmawiać gdzieś, prawda, na innych spotkaniach, oceniać jako obywatel, jako mieszkaniec, ale żeby bezpośrednio oceniać komisję, rady, po prostu nie mieści się to w pana obowiązkach, ani w zadaniach. I takie jest moje zdanie. Może on być subiektywny, ale... Pan to działalność, że nie ma komisji, ale prawda musi być. Ja przyszedłem tu w innej sprawie, tylko tak nawiasem mówiąc. Na pewno nie znajdziesz pan nigdzie, znam tylko takiego wójta Laskowski się nazywał, Wierzania, który też oceniał radę. Tak, tutaj w województwie słowackim. Nie znalazłem takiej drugiej wypowiedzi, ani przy wspólnocie samorządowej, ani u znajomych, prawda, samorządowców. Ale ja chcę skończyć na tym. Otóż zetknąłem się dzisiaj z taką sprawą, którą zajmowała się Rada, a może tylko Komisję, nie umiem powiedzieć. Ja jestem dzierżawcą działki przy ulicy Krzywej. I zdziwiłem się, kiedy pani kierownik od referatu gospodarki komunalnej, że tak nazwę, powiedziała mnie, że od jakiegoś czasu zajmuje się Rada ustalania dzierżawy, czy nie wiem, czy czynszu dzierżawnego, nie umiem powiedzieć. Do mnie dotarło 3 lata temu zarządzenie burmistrza. Rozumiem, że to zarządzenie burmistrza jest właściwe i ja płacę systematycznie za dzierżawę. I chciałbym, żeby ta umowa była dłuższą umową. Była ona, z mego doświadczenia wynika, w poprzednich latach, grubo poprzednich jeszcze za burmistrza Jana Stanisława Kapa, roczną umową. Ja wychodziłem u pana burmistrza Kapa, żeby ona stała się 3-letnia. Nie umiem powiedzieć, proponowałem, żeby ona była 10-letnia. Nie, z ustawy tak było, 3 lata. Nie znalazłem ja. Może pani radna mnie bardziej uświadomi. Nigdzie takiego zapisu, że to musi być 3 lata czy 5 lat. Nie znam obecnych przepisów, ale trochę dawniejsze przepisy mówiły, że samorządowej ziemi i państwowej należącej do Skarbu Państwa obywatel nie może zasiedlić.
nastąpiła jakaś tam zmiana. W 91 roku. Nastąpiła zmiana. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby można było zasiedzieć dzierżawę. Chyba, że przepisy o tym stanowi. Bo zasiedzenie w ogóle z kodeksu cywilnego wynika, jak się podchodzi do zasiedzenia. Ale to już nie nasza sprawa. Nadzór prawny jest zakwestionował, tak musi być. Także już nie wchodźmy dalej, bo tutaj już została rozstrzygana przez nadzór wojewody. Ale wciąż nie było, że zarzucili na wywody. Nie może być dłużej jak 3 lata. Tak. No jeżeli takie postanowienia, jeżeli, no wojewoda, jeżeli rozstrzygał i jest to umotywowane prawnie, to ja więcej nie mam. No to dlatego już nie drożymy, bo to nie ona zależy. No oczywiście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chce w żony i rozkazać? Dziękuję bardzo. Zamykam obrady 50.